Bo tam w szkole was zmuszają. Śpiewania? No on słyszy dobrze, ale mu się nie chce śpiewać. Nie, nie umiem śpiewać, wiesz co? A poza tym po 2-3 minutach śpiewu ja nie umiem powietrza dobrze nabierać i jestem bardzo senny. Zaczynam ziewać i boli mnie w ogóle gardło. Serio, serio. O. Nie, naprawdę, posiadam 2-3 minuty i po prostu już bym... Już panie. A my tutaj długo możemy być? Dzisiaj? Tak. Ile chcecie? Coś sensownego. Fajnie gracie, coś. Ale na serio, także, wiesz, tu akurat to był taki moment, wiesz, tutaj kresy i tak dalej, ale tak sobie pomyślałem teraz, że na przykład, no bo wiesz, wiadomo, czasowe standardy są, wiesz, te same na całym świecie, prawda? Ale gdyby na jazzowo zrobić te nasze takie stare, przedwojenne, na przykład niektóre takie znane melodie, wiesz, tam, nie wiem, no. Ja umiem zagrać Warszawę i Smutna Bestia. No, ja to rzucam taki pomysł, że to mogło być, wiesz, w takich fajnych aranżacjach jazzowych, to mogło być coś bardzo fajnego. To był dobry temat na koncercie. No. Moglibyśmy, to trzeba się coś pomyśleć. Ale w sumie jakieś na przykład, są takie na przykład, jakąś religijną, na przykład też na jazzową, na przykład mi się strasznie podoba to, jest taka, jakiś na Pachrzewa zawsze śpiewa. Anielski oszadny, jest taka piękna melodia, jakby to można było tak też... Nie. Musimy pomyśleć, co tam jest nawet takiego zagrać. Bo można, bo przecież to można wszystko w każdym, no nie tak samo, na maksa. Wszystko można zagrać. A jest to coś takiego bardzo, bo to też ma jakąś taką wartość dla takich ludzi, którzy... Dla takich turystów, powiedzmy, gdzieś tam no, słuchają tego, czy za granicą, bo to jest coś naszego, nie? Jak się słucha tego latino jazzu, że oni tam przerabiają też różne kawałki po swojemu i tam słuchają, no, grają to, a my byśmy... No, kto nagrał? Który z tych pięciu czas nagrał Chopina? Możdżer. Ale przed Możdżerem jeszcze. Jazzowy? Kto? Jazzowy? Tak, jazzowy. Jagodziński, o! Jagodziński tam rozpoczął Chopina na jazzowo. Akurat znam dobrze Możdżera. Możdżer później zobaczył, że... Nasze, jak gdyby nasze bliższe nam ten. Tak, nie no, Możdżer jest świetny, ale rozpoczął to Jagodziński właśnie, no i... Ja znam tylko jeden utwór Jagodzińskiego, bo grałem w trio, ale na perkusyjnych, na sztabie. Aha. Co ty grałeś tam? On zrobił taki utwór Smak Jagody. I on ja pewnie... Aha, nie wiem. No, jest taki upswing, bo... A my oczywiście trochę wolniej, bo... Nie, właśnie Możdżer też idzie w takim kierunku, na przykład czy to polskiej muzyki, jakiejś tam filmowej. On nie gra takiego kopać w Polsce, typowego kopać jazzu. W naszej tradycji, bo mamy naprawdę, mamy z czego, mamy w czym, no, on mamy w właśnie czym. Poszedł, nie poszedł właśnie w takim kierunku, jak też większość muzyków idzie, że tam okej, dobra, jazz, gramy standardy, fajnie wszystko, no, pięknie. On już się nagrał tego, no, ale dokładnie. Teraz tak jak robi swoją muzykę, to... Bo słuchajcie, bo jeździ po świecie i wie, że kurczę, czym na przykład może zabłysnąć w świecie? No tym, co jest z Polski. No tak, dokładnie. Tak samo jak... Coltrane'a to gra stół, Amerykanów, tak. Wiesz, i oni mają tak samo, swoją... Wszyscy są tak samo dobrzy. Latyno mają swoją, prawda? No, a Polacy powinni mieć też takie coś z tego. No to my się mamy też tę tradycję, przecież takie pieśni. O, naprawdę, jest kupa tego. No jest. Ja mega lubię muzykę polską. Które same z siebie utwory już takie były zrobione, jakieś Anny Jantar, czy takie ciekawe tego typu rzeczy. No nie wiem, to w ogóle to już tam, prawda, też przez ten folk tam przecież... Albo Korda też. Proszę? Albo Korda też ma takie aranżacje. No coś tam, ale może naciskę mi mało. No to coś tam... Takie rzeczy na pewno są bardziej różne, ale właśnie standardy jazzowe są dobre, żeby się ich nauczyć, ale... Czy standardy jazzowe są tyle fajne, że tutaj nic nie aranżujemy, prawda? Spotykamy się nagle nie wiadomo skąd i możemy sobie po prostu pograć. Co to hasło Summertime?
I gramy sobie po prostu. No. I tak jak muzycy mają umiejętności, tak po prostu się zgrają i jak są dobrze muzycy, to fajnie zagrają. Tak. A ja tutaj to każdy utwór trzeba jak gdyby aranżować, przygotowywać, z tej strony jest to fajne, że przechodzimy sobie, a dobra, mam funty, widzę sobie wszystko. A co to funty przechodzimy? No my tak mówimy na akordy po prostu. A to wy mówicie tak tutaj, czy to się mówi tak w szkole? W ogóle tak się mówi. Tak? Mówi się funty? Tak. A to jest pierwszy raz jest. Kamy po funtach za funt. No super, to może. Właśnie jest taki super. O właśnie, Kalina Pąckowiak. Ona takie super kawałki ma. Takie mega jazzowe. Z jakąś wokalistką to by się ludzie zesrali jakbyśmy tak. Ej, słuchajcie! Ja mam super wokalistkę! Tylko nie wiem czy ona wie. Ty poznałeś tą Annę, tą Milę? Tutaj zaczęła przychodzić. Byłeś wtedy, jak ona była? Taka, co, taka wyższa, taka... Co ona... Co Ben z nią walczył trochę mikrofon. Znaczy, bo ona spróbowała coś dośpiewywać do niego, tylko że on za bardzo wymyślał. Ja tylko raz... Ale jak ona wyglądała? Bo ja nie kojarzę teraz. Kurczę, no nie wiem. Taka wyższa, taka wysoka. No wtedy, kiedy ja byłem z tobą, to była jakaś dziewczyna, była, która śpiewała. Tak, jeszcze raz jak byłem. Ale jak coś śpiewała? Czy ja nie wiem w ogóle, czy to o tym. Nie, bo ja też właśnie nie ona, wiem. Ona co tutaj śpiewała, to szczerze mówiąc, ona nie śpiewała jak my byliśmy, tylko ona bardziej tak. Nie chcę powiedzieć brzydko, że jęczała, bo to nie o to mi chodzi w tym sensie negatywnym, tylko ona bardziej nuciła sobie. Wokalizm. Jakieś tam robiła. Takie do śpiewki. A nie wiecie, że wyglądała? Oj. Szczerze mówiąc. No nie wiem, ale chyba to była blondynka. Aha, tak blondynka to nie. Bo ona jest brunetką i ona bardzo ładny głos, uwielbia jazz, on cały czas tutaj przychodzi, ale nikt nie da się standardów, ona by chciała byś nagrać tam blondy, śpiewała blondynie i tak dalej. I ona mówiła, że szuka kogoś, to byłaby idealna, jakbyście chcieli. Jak szuka, może dzisiaj przyjdzie nawet. Może dzisiaj przyjdzie, kurczę. Zobaczcie jeszcze, szukacie chwilę, to może wpadnie. Wpadnie. Znaczy nie, no bo mamy też, kurczę, też dużo wokalistek z jedną taką w sumie często gramy sobie, więc myślę, że ona też by sobie chciała tutaj przyjść zaśpiewać, ale to pewnie ja rozumiem, że i tak jak ktoś może nie, to dojdzie. Nie, to jasne. Fajnie to bo wy normalnie gracie z Karoliną pierwszy raz teraz tutaj, tak? Tak. Ale takie prostackie, nie czasowe. W sensie...